Get them. Oops. Drewno. Ktoś musiał drewno i zebrać. No to, to mogę tu wciepnąć, na razie nie jest w środku. Pięćdziesiąt, a nie 15. No to spoko. Możemy w tym czasie zobaczyć coś innego. To drewno na przykład. Siemanko. Odejść od kompa do łazienki, to chałupę rozbudowała. Wiedziałam, że trzeba było wziąć powerbanka, oglądać pod prysznicem. To długi prysznic brałaś. Zobaczymy, czy się skorupiaki łapią jakieś w ogóle. A, łapią! Dobrze, dobrze. O, już nam zaczynają drzewka koło domu odrastać ślicznie. Straszą mnie te kamienie tutaj. Wiemy, że mieśnicę mamy.
To miałam zrobić stolarza. 150 kamienia. Muszę oszkurować jakieś zwierzę. Co my tu ma? Aha, tu są w ogóle te szczury do zrobienia. Okej. Okay. Ile tu jest do odkrycia jeszcze? Rozdział 10. Dobra, dwa stanowiska. I teraz myślę, że tego, żeby tu po prostu. Żeby tu, tylko by trzeba drzwi przestawić wtedy. W sumie jakąś ścianę mamy. Ścianę mamy. Framugę też mamy? Też mamy. Na płasko, nie na dole. Nie na dole nie chcemy. Chcemy tak. O. Chyba jednak muszę zrobić nowe drzwi. Chciałam, że może spadną z zawiasów czy coś. Całkiem zacnie to się tu prezentuje, tak myślę. Tu zrobimy potem szafę. I coś jeszcze tu na dole powinno być z tych maszyn? Słońce? Chyba zasnął. Jeszcze jedna. Susan Meyer, to dobranoc, śpi spokojnie. Fajnie, że wpadłaś do nas. Nie, pytałam Damiana, ale zasnął. Myślę, że całkiem spoko to wygląda, jak myślicie? To by się przydało jeszcze zrobić lampy ogólnie. I na pewno musimy te kuchenne rzeczy zrobić. Tylko czy ja mam je odkryte? Sprawdźmy. Co to jest? Stanowisko do namontażu. Ognisko, tłocznie. O, pszczelarz, miodek może być. Skrzynię. Może tego mistrza poskramia, czy...
Większe koło bólu. To by się przydało, nie? Ale nie wiem, kiedy się to odblokuje. Tu mamy jakąś lampę. Dzwonki wietrzne. Gong. Kupiec żelazny. Kadzielnica, członek rodziny królewskiej. O, to jest tron! Ale czad! Kości, dywany, róg, stojak na przedmioty, stojak na broń, stojak na tarczę, liścik, dziennik, liścik, stoły różnego rodzaju, różne krzesła, fajnie to wygląda, ławy, bębny. Namioty, o. Są dzwonki, półki. Fajnie, fajnie. O, różne te miski i tak dalej. Dzbanki. Spoko. Kadzielnica, świeczki. Latarnia ścienna. A może ja to mogę zrobić tylko, jak będę miała coś tam postawionego konkretnego? No, to prawda, że przypomina Skyrima. Patrzę, co my tu mamy. Mistrz garbarki. Kowalstwa. O, proszę. Jest tu pszczelarz. Broni tu na razie nie chcę. Tarcze, zbroje są o, na przykład. A, Basi Konik, witam cię serdecznie. Dziękuję ci bardzo za followka. No mam dylemat, nie? Na mistrza kamieniarstwa zrobimy. Aha, i teraz nam się wszystko odblokowało. No spoko. Więc no, spróbujemy na górze postawić te przedmioty i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale może najpierw jednak kuchnia. Co potrzebujemy, żeby to postawić? To jest. O, Jesus Christ. Ale nam się tu narobiło. To możemy stworzyć. Mamy jakiś kocioł, to zaraz. Młynek. Suszarka koniecznie i tłocznia. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I tu jeszcze potrzebowaliśmy to sztabki żelaza. Musimy zacząć od tego.
Wrzućmy. Aha, to się dopiero robi. Młynek i tłocznia. Nie wiem, czy tłocznia powinna być w kuchni. Bo tam widziałam, jakaś krew była u nas w tłoczni poprzednio. W sumie nie wiem, czy do końca to jest coś... Acz, w sumie. Co kto lubi, nie? I teraz tak, ja sobie to na razie cofnę, bo tu jest jeszcze... szafa. Kredens to się nazywało. Żelazne wzmocnienie, dobra. To ja gdzieś wcisnęłam już. Nie wiem, czy nie tu. Zobaczymy, jak wygląda w ogóle. Sześć. O, to taka mała szafa jest teoretycznie. Czekajcie. Bo ona teraz tu dobrze... Okej. Jak ja to tu postawię, to da radę? Da radę. No i spoko. Możemy spróbować sobie tam rozpalić ogień. Tak. Czekajcie, tu gdzieś było wyjście. Na przykład wrzucić skorupiaki. Gdyż kraby nam już uciekły. I rybki do przepalenia. Możemy wrzucić robaczki. Dobra. Tu się żarzy i tu się żarzy. A jakbyśmy zrobili tak i tak, tak. Wszystko tu wrzucili, co można. O, i od razu się zrobiło trochę jaśniej. Chciałam wiedzieć, ile tu jest miejsca. No, wygląda całkiem spoko, więc spróbujmy tu wrzucić całe żarcie, jakie mamy. Tu jest mięso. Mięso możemy przepiec od razu. Tu jest mięso. A to co? Głowa kuda. No dobra, to nie. Żywica. Morobaki. Teraz tu mamy różne dziwne roślinki. Nie, nasiona w sumie niekoniecznie. Nasiona możemy wrzucić do szafki. Też w kuchni. Naprawdę. Siarka.
Mięsko. Proszę bardzo. Ja się nie znam w tym, tej grze na gotowanie totalnie. Damy te roślinki, co żeśmy znaleźli. O. Ale to są ziarenka. No i tu możemy sobie postawić w sumie dwie skrzynki, na przykład drewniane. Skrzynie. Sznurek nam potrzebny. No dobra. Zrobimy wszystkie sznurki. A, i drewna nam też brakuje. No to musimy poczekać na rano. No bo w sumie można by to tu wcieknąć. Niech jest. A, czekajcie, to. Chyba jeszcze będzie nam potrzebne zwykłe ognisko, z tego co mi się wydaje. Z tym, że nie na pewno. To nie wiem. To możemy wziąć i to możemy też wziąć. W sumie to to. Skóry. Skóry możemy wrzucić tu, gdzie ich miejsce. Z wielkiego kota są robaki i z popsute mięso. Okej, to też. To możemy odłożyć i to możemy odłożyć. I to też możemy odłożyć. Mięso popsute. Teraz to. Żeby się cokolwiek zaczęło dziać, i tak by trzeba dorzucić korę, więc na razie tego po prostu nie zrobię. Czy jeszcze gdzieś coś, ale chyba nie. To żywice, węgiel, metal, tego zostawimy na dole. To i to. Okej, na razie tak. A tu skórę. Skóra z wielkiego kota. Ładnie. Możemy te ziarna tu przerzucić. Tak. Tak. Pszczółki. Ewentualnie robaczki. Chociaż robaczki to może akurat wrzucimy na przynętę. To zepsute mięso. Jakie porządki, nie? Ciekawe, jak długo tak to będzie wyglądać.
wszystko ugotowane. Chodki. Dobra, ja coś miałam tu zrobić jeszcze. Tu? Nie, chyba nie. Nie, bo chciałam skrzynię, ale w sumie nie. Na górze potrzebujemy stół płatnerski postawić najpierw. Stół rzemieślniczy, kitajski. Stanowisko płatnerza. No, czekajcie, to są tylko dwa. Stół rzemieślniczy. Raz, dwa. Okej. Myślałam, że jest jeszcze jeden. Stół płatnerza bym w sumie też tu wstawiła w takim wypadku. Można by tu, wiecie, wstawić. A na górze ewentualnie zrobić jakiś magazyn. Dobra, to sprawdźmy, co mu potrzeba jest na ten stół płatnerza. Kamień i drewno. To jest akurat u kowala. Jeszcze bym od razu to koryto zrobiła. Kompostowa. Ach, bo koryto się robi przecież w stoliku. Chyba że rzemieślniczym, tak mi się wydaje. No tu. To może tu stolarz. Tak. Drewno, sto drewna. Gałęzie. Cegła, obrobione drewno, żelazne wzmocnienie. No to potrzebujemy dużo drewna i dużo kamienia.
Tam mamy niespodzianki z tyłu. Możemy od razu zająć się też tym. Jeszcze siedzicie i oglądacie, nie wierzę normalnie. 3:30. Mam dawno spać. Bo rano trzeba wstać.
nie panuję nad tym, w którą stronę, gdzie mam iść, nie? W domu. Weźmy im to tam, wrzućmy. To się nie chce zastakować. Dobra, kamienie, kamienie. Sakra. Zamiast iść, to dalej robię, nie? Sujesz. O, nawet kryształ znaleźliśmy. Spoko. Mm-hmm.
60 drewna, kurde. Normalnie nie nadążam z tym drewnem. Teraz skończy mi się właśnie siekierka. Jeszcze może weźmiemy tu wodę. Będziemy kończyć, drodzy Państwo. W końcu. Jeszcze coś miałam zrobić, już nie pamiętam co. A. Chyba jednak wiem co. Bo ja to chyba usunęłam, tak? Jeszcze chciałam zagrodę zrobić. No, Olsonowa. Czas święty.
dobra, koniec, bo w życiu stąd nie wyjdę. Dobra, buziaki, dziękuję wam bardzo za oglądanie i za siedzenie ze mną do 4 rano. A sakra. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!